Kowalczyk, witam Państwa w audycji Gość Dnia. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z panem Tomaszem Drużdżem, zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Ciechanów. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Wakacje to jest taki czas, kiedy mnóstwo czasu spędzamy w lesie, odpoczywamy tam, relaksujemy się. Przypomnijmy te podstawowe zasady właściwego zachowania się w lesie. No cóż, jak już jesteśmy w lesie, no rozumiem, że dotarliśmy na rowerze albo pieszo, samochód należy zostawić przed wjazdem, wejściem do lasu. Są oznakowane miejsca, gdzie można parkować. Jest kilka na terenie nadleśnictwa miejsc, gdzie samochód możemy zostawić. To są tak zwane miejsca postoju pojazdów. Bo parkowanie w lesie jest zakazane, możemy tak dostać mandat tak, za postój. Tak, tak. No, samochody stwarzają jakieś tam zagrożenie przeciwpożarowe przede wszystkim, no i są źródłem jakiegoś tam hałasu. W związku z powyższym, no w lesie, no to przede wszystkim zachować ciszę, delektować się przyrodą, nie zostawiać śmieci, nie używać otwartego ognia, czyli palenie papierosów też nie wchodzi w grę. Są podstawowe jakieś tam zasady. No, największym problemem dla nas są, jako leśników tutaj, to są jednak te śmieci. Mhm. Myśleliśmy, że ustawa śmieciowa trochę poprawi sytuację. No i może poprawiła, ale ciągle kierowcy przejeżdżający przez las wyrzucają te śmieci do rowów przez okna samochodów bezpośrednio. No ale pamiętajmy o tym, że te śmieci, no ktoś po tą butelkę czy po ten papierek się musi schylić. Ktoś. Albo leśnik, albo ktoś wynajęty przez leśników, albo drogowcy. A jak sami przyjdziemy do lasu takiego czystego, to jest zupełnie przyjemniej. Niż wchodzimy i mówią, o Jezu, jakie brudno, co oni tu robią. Mhm. Tak? Bo to tak wygląda. No przyjemniej nam jest wszystkim, gdy jest ten las czysty, ale to musimy zacząć od siebie. Nie będziemy wyrzucać śmieci, to może inni też nie będą tak. Nadleśnictwo Ciechanów prowadzi też monitoring. Są kamery zainstalowane w różnych punktach. Czy to nie jest element odstraszający śmieciarzy? No bo tak. Można zidentyfikować takiego osobnika, numer rejestracyjny samochodu, odczytać lub nawet zobaczyć na nagraniu, kto to jest. No tak, rzeczywiście mamy kilka takich mobilnych kamer, które wtapiają się w zieleń, gdzieś tam na pniu można powiesić i nawet można odczytać numer rejestracyjny samochodu w nocy, przy sprzyjających jakichś tam warunkach. No nam to służy oczywiście do celów jakichś tam operacyjnych. Chodzi tutaj o kradzieże drewna, które niestety, pomimo tego, że nie są częste, ale się zdarzają, łatwiej panować nad tym zapasem drewna, który mamy w lesie. Jeżeli wszyscy wiedzą, że no mogą być sfilmowani, rzeczywiście mogą być sfilmowani przy wykonywaniu jakichś tam czynności, które wchodzeniu w szkodę, powiedzmy, o, w tym momencie, w ten sposób. A jeśli chodzi o kradzieże drewna, o których pan wspomniał, czy to jest częsty proceder? Znaczy, ja pamiętam, że w 2017 roku było chyba z 8 przypadków takich kradzieży. Z reguły zajmują się tym ludzie, którzy są wyspecjalizowani. Czasami ktoś przez jakiś czas próbuje sobie znaleźć sposób na życie, kradnąc drewno. No ale to wcześniej czy później się źle kończy, bo taka osoba zostaje złapana. Wszystkie przypadki zostały wykryte? No nie. Niestety nie. Chcielibyśmy bardzo, ale niestety nie. A to są kradzieże już ściętego przez nadleśnictwo drewna, czy są też tacy złodzieje, którzy dysponują własnym sprzętem i przyjeżdżają, wycinają, co im się podoba? Tak, przede wszystkim to były jednak kradzieże z ściętego, już pozyskanego drewna. Było kilka przypadków, gdzie no, sam złodziej ścinał drewno, ale to się wiąże z jakimś tam hałasem, bo to trzeba piłę odpalić. Jak już ona chodzi gdzieś pod wieczór, to już jest podejrzany temat. Kto, kiedy, dlaczego.
Ktoś się może zainteresować. Ktoś się może zainteresować. Łatwiej zabrać ze stosu. Wróćmy do tego właściwego zachowania się w lesie. Na pewno nie krzyczymy głośno, nie płoszymy zwierzyny. A jak jest z używaniem telefonów komórkowych? No, ja w celach takich relaksacyjnych to bym zalecała zostawienie komórki w samochodzie. No tak. Powiem, że mieliśmy kilka takich miejsc bardzo sympatycznych, bo to były białe plamy na mapie zasięgu telefonicznego. Szczególnie to się podobało gościom, którzy gdzieś tam bytowali w jakiejś leśniczówce i nagle stwierdzali fakt, że nie ma tu zasięgu. Odpoczywają. W pierwszym momencie, no to się, to jak to, panika, nie ma zasięgu. Histeria jest w pierwszym Ale momencie. Ale potem, no, zaczęło się to podobać, bo cicho, spokojnie, zasięg był tylko na przykład przy bramie. Gdzieś tam, bo tam fale się ładnie odbijały gdzieś tam, czy kumulowały przy tej bramie i można było sobie iść zadzwonić na przykład do żony, ale w określonych godzinach tylko. umówić się przy bramie na telefon na przykład. No ale teraz ta sytuacja się trochę poprawia z tymi telefonami komórkowymi. Mówimy o zasięgach. Jeszcze ja wiem, gdzie takie dziury są. Czasami jadę przez las i rozmawiam z kimś, mówię, nie gniewaj się na mnie tylko, bo zaraz zasięg stracę. No to, to tak to wygląda. Ale rzeczywiście, jeżeli mówimy o hałasie, no to telefony też jakiś tam hałas stwarzają, ta muzyka puszczana z telefonów również, przecież te dzwonki. No cóż, jak ktoś musi, no to odbiera, ale generalnie starajmy się być ciszej i słuchać to, co las nam daje, a nie co my dajemy na zewnątrz, bo my wytwarzamy mnóstwo dźwięków takich niekoniecznie w lesie pożądanych. A co na terenie Nadleśnictwa Ciechanów, co możemy w lesie, jakie ciekawe osobniki zaobserwować, jeżeli będziemy się oczywiście odpowiednio cicho zachowywać? No cóż, to jest cała gama tych zwierzaków śpiewających, czyli ptaków. Ale to ptaki możemy usłyszeć, zobaczyć, jak gdzieś tam w koronach drzew. Oczywiście, ale jeżeli będziemy po cichu się przemieszczać przez las, to możemy spotkać jakiegoś zwierzaka, zająca, lisa, sarnę, daniela. Nawet łosie, no jelenie to są wyjątkowo jakieś takie zmysły mają wyczulone i one raczej wcześniej nas zauważą czy usłyszą i się salwują ucieczką wtedy. Ale rzeczywiście sarnę, daniela, czy łosia można gdzieś tam spotkać, można najść. No dziki też są czujne są. Może wzrok nie najlepszy, ale z kolei węch i słuch mają niesamowity także. No, ale to chyba nie te dziki, które mieszkają w mieście, bo ja odnoszę wrażenie, że te dziki to się w ogóle niczego nie boją. No, ja to czasami też mam takie wrażenie, że się zaprzyjaźniły chyba oswoiły z tymi ludźmi. Się tak. Już. Z sąsiadami swoimi. Za chwilę sobie szerzej o dzikach w kontekście afrykańskiego pomoru świń porozmawiamy i o niebezpieczeństwach z tym związanych. Chciałam zapytać, czy w naszych lasach możemy spotkać wilka? No, jakiś czas temu rozmawialiśmy na ten temat. Mówiłem o tym, że pojawiają się jakieś tam przechodnie, pojedyncze osobniki. Przechodnie. Ciągle nie wiemy, gdzie ewentualnie mogłyby tutaj bytować i czy by w ogóle bytują. No, ale pojawiły się pewne symptomy. Ktoś tam widział gdzieś, no już mówimy o czterech wilkach. Ktoś widział. Zdjęcia widziałem zarżniętego jelenia. No, bo wilk nie zagryza. Mówimy o zarzynaniu zwierzyny przez wilka. Tak to się w gwarze łowieckiej mówi. No, mają takie swoje metody łowieckie. Dopędzają na przykład jelenia do ogrodzenia, do siedzib ludzkich i tam ten jeleń już nie ma gdzie uciekać. Wtedy łatwiej go tam dopaść i zadusić. No potem się pojawił za kilka dni przypadek, że tam znajomemu rolnikowi psa zjadły, łeb tylko został. Pozytywny temat był taki, że wszyscy w okolicy już zamykali bramy i psy na noc.
I problem bezpańskich psów zniknął. No, zobaczymy, jak to dalej będzie. W każdym razie to się zdarzyło, to mieliśmy taki gorący tydzień, bo to te symptomy były, jak to cztery wilki się gdzieś tam w okolicy pojawiły. Cztery wilki to już jest watacha? Tak. To były symptomy, informacje zaczęły docierać do nas, ale sobie gdzieś potem poszły. I podejrzewamy, że to ciągle jest jednak coś przechodniego. One wędrują tutaj z Campinosu w stronę Lidzbarka. No, wilki raczej stronią od ludzi i szanse spotkania wilka w lesie są raczej nikłe. Tak, ale to się zdarza jednak. One zaczynają się zachowywać czasami jak lisy, bo to znam przypadki takie, że jedzie ktoś samochodem, a wilk stoi za rowem. Czy chciał przejść drogę. No to co, przyczaił się jak lis w rowie i czekał, aż samochód przejedzie. One też dbają o to, żeby wydatek energetyczny był jak najmniejszy. Po co się tam salwować ucieczką, skoro ten człowiek jadący samochodem nic mu nie zrobi. One to po prostu wiedzą. Przeczekają, przyczają się gdzieś, ruszą do przodu wtedy, kiedy będą pewni, że nikt ich nie widzi. Także to co należy zrobić, jak się spotka, zobaczy wilka? No z reguły to jest tak, że to ten zwierzak pójdzie swoją drogą, pójdzie w swoją stronę. Można poobserwować oczywiście, ale z reguły jest tak, że idą no, w swoją stronę i odwracają łeb i tyle ich widzieliśmy. Ja jeszcze nie spotkałem. Tyle chodzę po lesie, jeżdżę i jeszcze wilka nie spotkałem, także życzę Państwu, żebyście mieli taką okazję. Do końca życia pewnie będziecie to wspominać. No właśnie. Na pewno spotkamy o tej porze roku w lesie jagody. I już chyba pierwsze grzyby kurki już się chyba pojawiły. Powiem szczerze, że nie miałem ostatnio czasu się tam wybrać, żeby się rozejrzeć za owocami runa leśnego. Ja to zawsze widzę po naszych... Przy drodze. Tak, mieszkańcach okolicznych wsi i miasteczek. Jak są grzyby i jagody w lesie, to ludzie je na pewno mają. I sam też na grzyby się wybieram wtedy, kiedy widzę pierwszych grzybiarzy, no to zagadnę w lesie, co tam się można znaleźć. Jak widzę, że coś się zaczyna dziać, czyli na dnie wiadereczka czy koszyka coś się pojawia, to znaczy, że można się przejść za grzybami. Ale no, jak ta susza była, no to ja nie widziałem kurek, nie widziałem grzybów żadnych. Teraz możliwe, że po tych deszczach może coś się ruszy. A jagody, no to gdzieś się tam już pojawiały. No mamy w sklepach już jagodzianki. Także. No właśnie, chciałam zapytać w kontekście jagód, czy należy się obawiać jagód jedzonych tak wprost z krzaczka? Mam tutaj na myśli tą słynną bąblownicę. Znaczy, to jest po prostu temat nagłośniony, bo to zawsze było przecież. Przecież to jest ta choroba zawsze w przyrodzie istniała, no tylko teraz mamy większą świadomość jakąś tam społeczną i na pewno radziłbym raczej myć jagody niż nie, no bo może nas to od tej paskudnej choroby uchronić. Także oczywiście jak najbardziej tak, no i my jagody. No i oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby właściwie się przed kleszczami zabezpieczyć, idąc do lasu. No tak, tylko pamiętajmy, że te kleszcze to mogą nas wszędzie dopaść, na łące, nad rzeką, w jakichś zadrzewieniach, zakrzaczeniach, krzaki tarniny, krzaki leszczyny. No te kleszcze są teraz już wszędzie praktycznie. Nawet w parkach miejskich. No tak, także to nie każdy kleszcz przynosi boreliozę. No, trzeba się obserwować, jeżeli już jesteśmy tam ugryzieni, to trzeba obserwować, czy w tym miejscu nie powstaje rumień, bo ten rumień no, sygnalizuje, że to jest jednak kleszcz, który przenosił boreliozę. No i trzeba powiedzieć, że ten rumień nie musi się pojawić w tym momencie. To nie jest tak, że on się pojawia wtedy, kiedy ten kleszcz nas ugryzie. Może się pojawić za jakiś czas, za kilka dni, za kilka tygodni chyba nawet. No i wtedy to trzeba skojarzyć fakty. W pierwszym momencie borelioza jest wyleczalna.
trzeba przyjąć ileś tam serii antybiotyków. No ale jeżeli to zaniedbamy, choroba się rozwinie, to potem już boreliozę tylko można zaleczyć. Niestety to tak jest. Ja tam czytałem sporo na ten temat i borelioza nawet może się gdzieś tam u kogoś wycofać. Po to, żeby za jak kilka lat pojawić się ze zdwojoną mocą. No, paskudna choroba. No tak, to jest choroba zawodowa wszystkich leśników. No tak, właśnie o to chodzi, że no, rzeczywiście u nas jest uznawana jako chorobę zawodową, no ale podkreślam jeszcze raz, może spotkać każdego z nas. Leśnicy się szczepią przeciwko boreliozie. To znaczy my badamy ciała, przeciwciała, szczepimy się przeciwko wirusowemu zapaleniu opon mózgowych, przenoszonymi, które ta choroba jest przenoszona również przez kleszcze. A odnośnie boreliozy, no to tak naprawdę to nie ma szczepionki, z tego co wiem, i my tylko sprawdzamy, jak ta choroba się rozwija w naszych organizmach. Czy ktoś był dotknięty, czy jest. No u niektórych osób przekroczenia są nawet 2000 i więcej procent, także, także tutaj w ciałach leśników niestety ta choroba no, jakoś tam rozwija się bardziej niż u innych, bo mamy kontakt na bieżąco cały czas z środowiskiem życia kleszczy. Zalecamy jakieś repelenty, warto się spryskać jakimiś preparatami, no i oczywiście bezwzględnie oglądamy się po wizycie w lesie. No tak, to tutaj to jakieś koszulki z kołnierzykiem, długie spodnie, buty. No nie w japonkach, nie w japonkach. Nie, oczywiście na Giewont nie wchodzimy w japonkach i do lasu raczej też nie idźmy w japonkach. Dobre ubranie, długie rękawy w koszuli, jakieś nakrycie głowy, a potem trzeba się po prostu dobrze obejrzeć, bo te kleszcze od razu się tam nie wgryzają w to nasze ciało. To po pierwsze, a po drugie też mają swoje ulubione miejsca, gdzie ciało jest bardziej miękkie, tak jest, gdzie jest ciepło, tak jest, tak zacisznie, jest. To one tam się najwcześniej... Ale najpierw tam muszą dotrzeć. Właśnie. No właśnie. Jeszcze chciałam zapytać o stan ściółki. Czy mamy suszę w lesie? Czy czuć tą suszę w lesie? Czy te deszcze, które ostatnimi czasy troszkę popadały, czy coś pomogło? No oczywiście, że pomogły, bo już było bardzo sucho. Ja dostaję takie informacje na temat stanu ściółki z naszych baz pogodowych, gdzie te badania są robione. No i rzeczywiście w przypadku, gdy o godzinie 9 rano około 5 razy ściółka ma poniżej 10% wilgotności, no to byśmy musieli wprowadzić zakaz wstępu do lasu, ale takiej konieczności na razie nie było. O tym, czy jest gdzieś zakaz wstępu do lasu, czy gdzieś obowiązuje, możemy się dowiedzieć z internetu, bo na bieżąco takie informacje są wrzucane na stronę internetową. No tak, to jest na stronie internetowej. Informacje są naklejane na drzewach, żeby wszyscy wiedzieli, że coś takiego ma miejsce. No oczywiście na pewno zgłosiłbym się tutaj do pani redaktor na ten temat coś powiedzieć. U nas jest wyjątkowo trudno wprowadzić zakaz wstępu do lasu, zdajemy sobie z tego sprawę, bo ograniczamy to przecież do minimum. To jest 570 kompleksów leśnych lasów państwowych. Do tego lasów niepaństwowych nie wiem sam ile nawet. Mnóstwo wsi okolicznych, do których jakoś trzeba dojechać. Także ograniczenie wstępu do lasu wiązałoby się z tym, że ten zakaz na wstępie już musiałby być łamany. Przecież ludzie muszą dojechać do domów. Jak wprowadzić zakaz wstępu do lasu dla wszystkich? Jak go wyegzekwować, skoro po prostu musimy dotrzeć do swoich domów, a to nie zawsze jest możliwe. No oczywiście, jeżeli będzie taka konieczność, to taki zakaz zostanie wprowadzony. Oczywiście z wyłączeniem tych przypadków, kiedy musi być trochę pominięty, no bo to trzeba dojechać do domów, do pracy.
No właśnie, ale bez względu na to, czy zakaz jest wprowadzony, czy nie, musimy pamiętać o właściwym zachowaniu się w lesie. Nie palimy papierosów w lesie, nie rzucamy niedopałków, bo 99% przyczyn pożarów to jest człowiek, bezpośrednia ingerencja człowieka. No tak, najwięcej przypadków pożarów to jednak jest w okresie żniw. Tutaj już po żniwach, czy w trakcie żniw. Palenie ściernisk, z reguły jest sucho. Sprzęt rolniczy wyjeżdża na pola. Tam zawsze się coś dzieje. Gdzieś tam zaiskrzy w silniku z rury wydechowej. Gdzieś tam coś potrze, jeden element po drugi, jakaś iskra zaskoczy. Czy tam ściągnika gdzieś tam z tej rury wydechowej tak samo coś poleci. No, tutaj z reguły rzeczywiście najwięcej jest przypadków pożarowych, na skraju pole las, no i jakaś tam nieostrożność osób dorosłych, to rzeczywiście ten niedopałek papierosa gdzieś wyrzuci do rowu, to się zajmie zaraz gdzieś tam i mamy pożar gotowy. Ja zawsze mówię, że nie można palić w lesie. Oczywiście nie można palić papierosów w lesie. Ognisk, to już wiadomo. Tylko w miejscach wyznaczonych, tak bo jest, bywają tak takie. Jest, tak czy jest. Na terenie naszego tak nadleśnictwa są takie miejsca? Miejsca są wyznaczone, mamy na Lekowie, mamy na Ościsłowie, przy tej ścieżce edukacyjnej, są takie dwa większe miejsca. Tam obłożenie jest jakieś tam, nie bronimy nikomu przecież, tylko to trzeba jakoś kierować tym ruchem, tak? Trzeba wiedzieć, kiedy można, kiedy nie można. Jeżeli będzie bardzo sucho, to one będą niestety niedostępne, bo to sami z zagrożenia pożarowego stwarzać nie chcemy. Ja zawsze mówię, nie palmy tych papierosów, ale jeżeli już ktoś musi, to trzeba mieć świadomość, bo z reguły Polacy to łamią zasady wszelkie, tak? Bo to tak jest z nami, Polakami. Ale jeżeli już ktoś musi zapalić, to nie rzucajmy tego peta w ściółkę, tylko nogą piętą buta, zedrzyjmy tą ściółkę do gleby mineralnej i tam wdepczmy ten niedopałek papierosa. Trzeba go dobrze zagasić, przydeptać. A później zabrać ze sobą. Najlepiej by było, ale to... Wiemy, to już jak pani jest. Redaktor powiedziała. Wspomniał pan o ścieżce edukacyjnej. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, którzy może nie wiedzą o istnieniu tej ścieżki, co tam można zobaczyć, gdzie ona jest? To jest kompleks uroczyska Ościsłowo, w stronę Naglinojeck, jak jedziemy, 18 kilometrów od Ciechanowa. Przy drodze krajowej. Tak, przy drodze krajowej numer 60. Tam są dwa miejsca pamięci narodowej przy tej drodze, po obu stronach tej drogi. No i po prawej stronie jest miejsce parkingowe, gdzie można zostawić samochód. No i przejść się po tym lesie, zobaczyć te parę tablic, które mówią o tym, jak ten las funkcjonuje i jak nasza przyroda w Polsce wygląda. Zachęcamy, żeby taki spacer odbyć. I ostatni temat, o który chciałam pana zapytać, właśnie o dziki. Mamy już kilka stref tak zwanych żółtych. Pytam w kontekście afrykańskiego pomoru świń. Wiem, że będzie taki interwencyjny odstrzał dzików, zwiększona liczba do odstrzału. No tak, z tego co wiem, to już ten odstrzał sanitarny jest podzielony na koła i te koła mają strzelać te dziki. Podkreślam, że za każdego takiego strzelonego dzika budżet państwa jakieś pieniądze płaci, bo to jest około 400 zł za takiego strzelonego dzika. No tylko, że do tego jest jeszcze to, co jest w planie, tak? Plan dzików jakiś do strzelania. No i jedno z drugim musi jakoś tam zagrać, bo w strefie żółtej są pewne ograniczenia odnośnie pozyskania dzików. To znaczy każdy dzik strzelony ma być zbadany pod względem ASF-u, a to wszystko trwa. Do tego jest potrzebna pewna infrastruktura, bo tusze dzików strzelonych, które chcemy wziąć na własny użytek, to muszą być przechowywane przez ten okres chłodni.
Nie wiem, jak to tam obecnie jest z miejscami, gdzie się bada te próbki dzików odnośnie ASF, to trzeba by porozmawiać z naszym powiatowym lekarzem weterynarii. Pamiętam, że to było jedno miejsce tylko w kraju, ale mówiło się o kolejnych dwóch i nie wiem, czy one zostały otwarte, czy nie. No, nie jestem w stanie teraz powiedzieć. No, ale rzeczywiście byliśmy taką enklawą przez jakiś czas. Tu w centrum Polski nie było tego ASF-u. Ta choroba się przesuwała od z trzech stron w zasadzie do nas. Od wschodu, od północy, od obwodu kaliningradzkiego. No i od Warszawy, bo to w Warszawie, tutaj od południa, w Warszawie na początku roku, chyba przez pierwsze dwa miesiące, 215 przypadków ASF-u stwierdzono, podkreślam, że jeden przypadek. To są wszystkie dziki w promieniu 100 metrów. To nie jest jeden dzik znaleziony, tylko to jest wszystkie dziki, które gdzieś tam w okolicy zostały znalezione. Może być na przykład cała watacha ze 20 sztuk i to jest jeden przypadek. Także no, to jest olbrzymi problem tutaj z tej strony od południa. No a to się wiąże z tym, że dzików w miastach nie wolno strzelać, bo jest zakaz używania broni. No właśnie, mamy w Ciechanowie dziki, z którymi też nie bardzo wiadomo, co zrobić, bo no bo co, strzelać nie można, bo tutaj przepędzić na teren gminy i żadne tam koło nie może dzierżawić gruntu w terenach miejskich. Odłowić w zasadzie teraz już, gdy mamy ASF, nie można, bo by trzeba je odłowić, zbadać i gdzieś wywieźć, a gdy mamy strefę żółtą, już nie można tego robić. No to co można? Zaprzyjaźnić się z nimi, wychodzi na to. Ja zawsze mówię, że zlikwidujemy w mieście ostoje, gdzie dziki mogą się kryć i dzików nie będzie w mieście. One sobie pójdą gdzieś tam poza miasto do lasu, ale no nie możemy stwarzać im tutaj ostoi w mieście. I to jest podstawowa sprawa. Dopóki ostoja w mieście będzie, to zawsze jakieś zwierzaki znajdą sobie tutaj miejsce do bytowania. Mówi pan o Lasach Krubińskich, tak? To jest taka ostoja? Tam są takie zakrzaczenia przy Krubinie. I jest tego kilka hektarów, a to zupełnie im wystarczyło do tego, żeby tam sobie znaleźć miejsce, gdzie mogą się rozmnożyć, bo to tam, z tego co pamiętam, to są trzy lochy. One się tam wyprosiły, 20 parę sztuk warchlaków prowadzą. No i nie wiadomo, w którą stronę pójdą. Czy pójdą na Bielin, czy zaatakują centrum Ciechanowa, czy się wycofają w stronę Bieniek. Czy można się z dzikiem zaprzyjaźnić, bo piosenka z Akademii pana Kleksa to mówiła, że kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo prędko zmyka. To zależy, jaki ten dzik ma humor. To trudno ocenić tak na odległość. Trzeba mu głęboko w oczy spojrzeć. W każdym razie, już tak całkiem poważnie, ASF nie jest groźny dla ludzi, jest groźny tylko dla zwierząt gospodarskich i tutaj rolnicy, którzy hodują świnie, mają z tym problem i powinni się bezwzględnie stosować do wszystkich zaleceń powiatowego lekarza weterynarii i skutecznie ich skrupulatnie przestrzegać. No cóż, bardzo dziękuję za wizytę w studio. Mam nadzieję, że ta garść informacji i dobrych rad przyczyni się do tego, że ten państwa pobyt, wypoczynek w lesie będzie bezpieczny i przyjemny dla obu stron, i dla lasu, i dla państwa. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Moim państwa gościem był pan Tomasz Druszcz, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Ciechanów. Dziękuję bardzo.